Jak zarządzać konfliktem w zespole? Co robić, kiedy twój zespół walczy? Jak skutecznie zarządzać emocjami w zespole? Skąd wiedzieć, jaką strategię zastosować do konkretnych osób podczas sytuacji konfliktowej? Jakie są punkty zapalne konfliktu? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Witajcie, z tej strony Ania. I Paweł. Ja jestem Ania, on jest Paweł. Tak, i porozmawiamy sobie troszeczkę o biznesie. I porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, skąd się biorą konflikty. Zatem skąd się biorą konflikty w zespole, Paweł? Czy ty masz jakiś pomysł na to? Bo my mamy zespół, wy pewnie też macie zespół, czasem to są zespoły, które na co dzień z nami współpracują, czasem są to zespoły, które mamy w branży marketingu sieciowego i są to osoby takie samodzielne, które też są w naszych zespołach, a czasem są to zespoły rodzinne, przyjacielskie i tam też pojawiają się konflikty. Tak, najczęściej konflikty pojawiają się wtedy, jak nie wiadomo o co chodzi, czyli tak naprawdę właściciele, menadżerowie zespołów nie wiedzą, jakie mają cele, są różne niedopowiedzenia, zaczynają się negatywne emocje, bo tak naprawdę nie wiemy, gdzie zmierzamy, dokąd zmierzamy, przeszkadzające sobie działania, czyli tak zwane krosowe, czy jak tam się to nazywa, więc nieobecny szef, nieobecny menadżer. I to są, myślę, główne punkty zapalne, gdzie zaczyna brakować tej tak zwanej dobrej chemii. Konflikty generalnie jest taką nieodzowną częścią naszego ludzkiego stylu życia. My sobie zawsze żartujemy, że jak za długo świeci słońce, jest piękna pogoda, no to musi pierdyknąć burza. Nie, albo możemy spalić skórę. Albo możemy spalić skórę. Jedno i drugie może doprowadzić do konfliktu. Podobnie jest, myślę, i w rodzinach, i w związkach, ale również w relacjach biznesowych. Tak, ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że konflikty zawsze będą. To nie jest tak, że jak dobrze prowadzimy firmę, to ich nie ma. Nie, właściwie chodzi o to, jak zarządzać, żeby było ich mniej, żeby były płytsze, czyli działanie wtedy, kiedy wyczucie, kiedy one mogą powstać. W zarzewiu trzeba po prostu je gdzieś tam pogrzebać. Konflikty po prostu świadczą o tym, że ktoś się nie zgadza na obecną sytuację, na obecny stan rzeczy i ma jakieś tam swoje własne ambicje, swoje własne intencje, żeby to zmienić. I to nie wynika z tego, że ktoś jest przeciwko nam, że ktoś uważa, że my jesteśmy do niczego, że ingeruje w nasze poczucie własnej wartości. Tak naprawdę kompletnie nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że ta dana osoba w tej danej sytuacji ma po prostu inne zdanie w określonym obszarze. Tak, i jakie mogą być w takim razie obszary, gdzie można wyczuć, że zaczyna się konflikt? Jakie działania powstają? Czy warto tutaj rzeczywiście obserwować bardzo mocno ludzi, ponieważ w momencie, kiedy pojawia się sytuacja konfliktowa i masz na przykład w zespole dwie osoby, które są skonfliktowane, no to warto byłoby dać szansę temu, żeby każda ze stron mogła opisać swoją wizję tej danej sytuacji, czyli co ona na ten temat dany sądzi, co ona uważa. Myślę, że najgorszą jest sytuacją, w której słucha się tylko jednej strony, a jeżeli chodzi o drugą, uznaje się, że ta druga na pewno nie ma racji, tak? I jest punktem zapalnym konfliktu. Tak, lub nie ma nic do powiedzenia. Tak jak powiedziałaś, można to zapisać, ale też można powiedzieć. Nie? Ważne, żeby to zostało wyrzucone ze środka, że nas coś boli, bo jeżeli nas boli, to prawdopodobnie nam zależy. Czyli chodzi tutaj o zaangażowanie. Jeżeli tego nie w zarzewiu nie rozwiążemy jako właściciele biznesu, jako menadżerowie, no to będziemy mieć jeszcze większe konflikty, które będą się pogłębiać i to jest tak jak z rozdrapywaniem ran. Po prostu boli coraz bardziej i tak dalej. Trzeba po prostu to od razu rozwiązać i może być zapisane, może być wypowiedziane. Ważne, żeby to była w dobrej atmosferze zrobione. Tak, bardzo ważne jest, żeby tak długo rozmawiać, tak długo dyskutować, tak długo w ten temat wchodzić, zagłębiać, żeby rzeczywiście konflikt rozwiązać, bo chyba lepszy jest dłużej trwający konflikt, ale taki, który jest rozwiązany porządnie, niż taki konflikt, który jest zamknięty w pośpiechu, wiecie, schowany troszeczkę pod dywan, wsunięty gdzieś tam pod biurko, żeby tylko w naszej firmie
przynajmniej w naszej organizacji nie było konfliktów. Nie wiem, czy ty pamiętasz taką sytuację, kiedy mieliśmy kiedyś takie szkolenie wewnętrzne, no i wydawało nam się, że w naszym zespole generalnie konfliktów nie ma, ale musieliśmy znaleźć jedną sytuację konfliktową i nasi pracownicy mieli się wypowiedzieć, co im generalnie przeszkadza. No i okazało się, że jedna z dziewczyn mówi, mi bardzo przeszkadza, kiedy ty, Dorota, bardzo głośno mówisz do telefonu. Mnie to wybija kompletnie z rytmu. Tak, irytuje mnie, przeszkadza mi i nie wiem, czy ty robisz mi na złość, czy to robisz celowo, bo przecież widzisz moją minę, a Dorota po prostu w ogóle nie zwracała na to uwagi. Dla niej to było ważne, że ona rozmawia przy nich, bo wtedy jesteśmy w grupie, wtedy coś się dzieje, wtedy jest fajnie, miło, jest akcja. I jedna i druga strona po prostu myślała ten sam sposób, znaczy to samo działanie, dwa sposoby myślenia. I właśnie o takich rzeczach trzeba po prostu rozmawiać, bo później bierze się krytyka, pogarda. No właśnie, to są te rzeczy, o których Paweł mówi. Jeżeli pojawia się sytuacja konfliktowa i nie jesteśmy w stanie z tej sytuacji wybrnąć poprzez rozmowę, bo na przykład dwie strony kompletnie nie wiedzą, o co chodzi, bo ze sobą nie rozmawiają, no to są takie zachowania, które są bardzo nieprzychylnymi zachowaniami w konflikcie i bardzo Wam rekomendujemy, żeby po prostu ich unikać. I właśnie to pierwsze zachowanie to jest krytyka. Czyli wtedy, kiedy nie pozwalasz temu człowiekowi powiedzieć swojego zdania, tylko od razu uznajesz, że ta osoba jest zła, jej pomysł jest do niczego. Źle robi. Tak, źle robi i to kompletnie no, jakby nie sprzyja rozwiązaniu konfliktu. Drugi obszar, który w sytuacji konfliktowej no, też nie jest zbyt dobrze widziany, to jest obrona. Bo każdy z nas ma trochę inną osobowość i tak, i ta obrona jest nam bliska. Tak się uśmiechamy, bo kiedy my się z Pawłem konfliktujemy, bo oczywiście też mamy swoje różne obszary, w których nie zgadzamy się, mamy swoje własne zdania, no bo jesteśmy różnymi osobowościami, różnie podchodzimy do różnych działań w biznesie, to właśnie obrona jest takim elementem, który w sytuacji konfliktu średnio sprzyja, ponieważ my wtedy mówimy, no ale czemu ty masz do mnie pretensje, przecież ja to. I bierzemy jakby siebie w obronę, co kompletnie nie ma nic wspólnego z tą sytuacją konfliktową. Tak po prostu próbujemy siebie usprawiedliwić. Tak, i to jest też związane z poczuciem własnej wartości. I z osobowością, bo jeżeli mamy, tak jak my, mamy trochę więcej rozwinięty jakąś tam część mózgu, która jest odpowiedzialna za empatię, za dobre relacje, albo próba dążenia do dobrych relacji, to właśnie mamy, albo będzie to obrona, albo będzie to unikanie, które też nie jest dobre, bo jeżeli nie rozwiążemy tej sytuacji, to ona wróci do nas, tylko że po prostu będzie ta kula trochę większa. Dokładnie. Są też osoby właśnie, o których Paweł powiedział, które będą usiłowały robić wszystko, żeby tylko w sytuację konfliktową nie wejść. Ale będzie też taka grupa osób, która w sytuacji konfliktowej nastroszy piórka i powie sobie, co to za temat, co to w ogóle za sprawa. Tak, właściwie nie ma żadnej sprawy. Ja Wam powiem, co macie zrobić. I to też nie jest dobre. Umiejętne słuchanie jednak jest kluczem do tego, żeby rozwiązywać, nazwę to, problemy, sytuacje, bo trzeba mieć coś w sobie, taki sposób myślenia, że być może nie wszystko wiem. Dokładnie. Zatem, co nie sprzyja konfliktowi? Nie sprzyja krytykowanie, nie sprzyja bronienie siebie i okopywanie się w swoich pozycjach, nie sprzyja unikanie i nie sprzyja takie pogardliwe podejście do sprawy, do problemu albo do emocji tej drugiej osoby. Tak, i to, o czym mówisz, to jeszcze jest tak zwanej półbiedy. Gorzej, jeżeli pogardę okażemy osobie, nie sytuacji, nie to, co mamy do rozwiązania, tylko że ta osoba jest po prostu zła, pogardliwie będziemy na nią spoglądać, pogardliwie o niej mówić, gdzieś tam jeszcze za plecami. No chyba nie ma nic gorszego. Mhm. To znaczy, to jest bardzo dobra sytuacja, kiedy chcemy, żeby stracić tą osobę na zawsze. Generalnie badania są bardzo ciekawe, ponieważ badania związane z konfliktem pokazują, że często źródłem napięć i konfliktów, szczególnie w zespołach czy rodzinnych, czy w zespołach właśnie biznesowych, jest jedna osoba. Jedna osoba, którą nazywa się takim człowiekiem konfliktowym, że to jest osoba, która
przeszkadza całemu zespołowi, bo on jest zdyscyplinowany, mógłby działać, mógłby fajnie funkcjonować, ale jest taki jeden outsider w zespole i on najczęściej przeszkadza. No i cóż, i trzeba pamiętać, że to często jest kwestia związana właśnie z osobowością i z charakterem, a nie ze złą wolą tej osoby. Tak, trzeba umieć rozdzielić te rzeczy i trzeba dogłębnie sprawdzić, czy to jest osobowość tej osoby, czyli jest inny niż zespół, czy też faktycznie jest taką osobą, która truciznę wrzuca do zespołu. Jak możemy to zrobić? No, trzeba mieć wiedzę i o tym będziemy też mówić. I też teraz troszeczkę powiemy, jak rozróżnić, czy to jest osobowość, czy to jest działanie, które jest negatywnie wpływa na zespół. Tak, no tutaj, żeby tego tematu dotknąć, musimy dwa słowa powiedzieć o narzędziu, na którym na co dzień pracujemy, to jest struktogram. Struktogram bardzo mocno dotyka również tematu konfliktów w zespole, ponieważ okazuje się, że w związku z tym, jak zbudowany jest nasz mózg, czyli czy mamy silniej rozwinięty pień mózgu, czy międzymózgowy, czy kresomózgowy, my też na różne sposoby podchodzimy do sytuacji konfliktowej. No bo co może być sytuacją konfliktową dla osób, które mają najsilniej rozwinięty pień mózgu na przykład? No, co może być? No, tak jak u nas. Ciągłe zmiany, to właściwie nawet nie zmiany, często to podkreślam, ale nagłe zmiany. Bo jeżeli jesteśmy przygotowani do zmian, to osoby z moją osobowością je akceptują i tak dalej, nawet czekają na nie, nie ma żadnego problemu, ale ciągłe takie wrzutki. Dokładnie. Czyli niezapowiedziane zmiany, to jest negatywnie odbierane. Do tego osoby, które podobnie jak my mają najsilniej rozwinięty pień mózgu, bardzo nie będą lubiły sytuacji, w których jest napięta, negatywna atmosfera, w których ktoś ich nie wysłuchuje, nie okazuje wsparcia, nie dba o to, co tam u nich słychać. Takie osoby czują się porzucone, no i uznając, że jest zła atmosfera, no będą gdzieś tam szukały dla siebie no, lepszej perspektywy, lepszego wyjścia, czasami może nawet wychodząc z organizacji. Wtedy możemy taką osobę stracić. Tak, osoby, które są emocjonalne, negatywnie na nich wpływa, to co w zespole jest na przykład przestarzałe. Nie? Tak. Stare było, zawsze tak było, po prostu się dzieje nudą i tak dalej. Osoby, które na przykład mają... No jest po prostu za dużo emocji w zespole na przykład, tak? Takich tak. Emocji, które są niewypowiedziane. To ktoś, kto ma właśnie najsilniej rozwinięte międzymózgowie, będzie taką osobą, która będzie gdzieś tam nawet takim punktem zapalnym w konfliktach. Jak rozmawiamy z tymi osobami, one nawet często mówią, ja lubię konflikty. No tak, bo wtedy coś się dzieje. Natomiast osoby, które mają rozbudowane kresomózgowie, dla nich konflikt powoduje, że oni się wycofują. Nawet nam nie mówiąc o tym, takie osoby, które się wycofają, z kolei lubią, jak mają wszystko poukładane, czyli jest plan działania, nie ma wrzutek. Są osoby, które dla nich przede wszystkim jest dobra atmosfera, przede wszystkim warta. Jeżeli nie ma tej atmosfery, nie ma harmonii, będzie coś zaburzało w ich pracy, nie będą wydajni, a tutaj chodzi o to, żeby po prostu być wydajnym. I to jest kwestia naszej osobowości, my o tym w naszych materiałach bardzo dużo mówimy, natomiast są jeszcze takie zasady, konkretne sposoby na to, jak zapobiegać konfliktom w zespole, jak powodować, żeby one się nie działy. Zespół to też rodzina, czasami dwoje dzieci, które mają różnie przydzielony zakres obowiązków, tak? Gdzie, nie wiem, synek musi wykonywać wiele różnych prac, a córka jest chroniona, bo jest naszą księżniczką. I podobnie jest w zespole. Równy jakiś taki, powiedzmy, w cudzysłowie sprawiedliwy podział zadań i obciążenia pracą powoduje, no, że nie ma konfliktów, bo jeżeli na przykład masz zespół, w którym dwie, trzy osoby bardzo ciężko pracują, są mega zaangażowane, a jedna, mówiąc kolokwialnie, olewa wszystko, no to trudno dziwić się sytuacji konfliktowej, tak? Kiedy tamte pozostałe będą próbowały, no, gdzieś tą tak zwaną sprawiedliwość znaleźć. Tak, no, ta wiedza, o której też mówimy, uczymy na szkoleniach, powoduje, że wiemy, jak przydzielać zadania, bo to, że jak będą wszyscy równo ciężko pracować, to każdy będzie inaczej odbierać. Bo trzeba wiedzieć, komu na przykład zlecić jakieś zadanie i najlepiej, żeby to pracowały dwie osoby wspólnie, razem. Komuś innemu, jeżeli ma inną osobowość, będzie przeszkadzać to, że muszę współpracować z kimś. Wolałbym to zadanie sam wykonać, gdzieś w spokoju na uboczu, żeby mi nikt nie przeszkadzał, żeby dał mi tą swobodę. Inne osoby będą potrzebowały ciągle wyzwań,
tak? Czyli codziennie, dwa razy dziennie pytanie, jak ci idzie, jak realizacja, bo one wtedy będą czuć, jestem ważny. A kogoś innego takie pytania kilka razy dziennie będą drażnić. Nie ma zaufania do mnie, kontroluje mnie. O co dokładnie chodzi? Czyli co, przyglądaj się potrzebom, przyglądaj się możliwościom osobowości twojego pracownika, wtedy też częściej będziesz zapobiegał konfliktom. Myślę, że też takie bardzo ważne jest to, żeby szanować taką wspólną przestrzeń, czyli dbać o to, żeby ta praca, którą wykonujemy, była dla wszystkich komfortowa, żebyśmy po prostu utrzymywali podstawowe zasady w firmie. Ja pamiętam, jak u nas w kuchni pojawił się napis czary mary, zmywaj gary. To była taka delikatna informacja o tym, że nie wstawiamy kubka do umywalki, do zlewu w kuchni. I ktoś to ogarnie. Tak, i ktoś to ogarnie, albo może przyjdzie pani, która nam pomaga utrzymać w czystości naszą firmę, tylko, że jest to informacja, jeżeli nie chcesz konfliktu, to dostosuj się do zasad, do norm, które mamy. Tak, zawsze są wtedy dwa wyjścia. Robisz sobie kawę, herbatę i zmywasz po sobie, a jeżeli masz kłopot z utrzymaniem, z umyciem tego, nie wiem, kubka, szklanki, to po prostu nie rób sobie tego. Dokładnie. Kolejna bardzo ważna rzecz, która będzie zapobiegała konfliktom w zespole, to taka sytuacja, w której po prostu będziemy szanować cudzą prywatność. Jeżeli ktoś ma silnie rozwinięte kreso mózgowie, nie ma takiej potrzeby, żeby epatować tymi wszystkimi informacjami, które u nas w życiu, w domu się dzieją, w weekend. Święta. Natomiast są osoby, bo muszę o tym powiedzieć, które mają rozwiniętą inną część mózgu, gdzie dla nich prywatność to możliwość opowiedzenia, co się stało w domu, co było w weekend, co było na wycieczce, na urlopie i tak dalej. Więc każdy ma troszeczkę inny ten świat i prywatność inaczej rozumie. Tak, ja myślę, że to kwestia ustalenia zasad, ustalenia norm pewnych w organizacji może spowodować, że tych konfliktów po prostu będzie mniej. Myślę, że też jeżeli masz coś do powiedzenia członkowi swojego zespołu, to po prostu weź go na bok, porozmawiaj z nim w cztery oczy, w swoim gabinecie, a nie ma sensu na przykład jakichś takich publicznych krytyk w stosunku do ludzi gdzieś tam rzucać, bo to też powoduje konflikty. W wielu firmach jest tak, że są tak zwane obozy, zespoły, sympatie, antypatie, są osoby na przykład, do których nie pałamy wielką miłością, nawet ich nie lubimy, ale jest to członek naszego zespołu, z jakiegoś powodu w tym zespole jest, ponieważ prawdopodobnie ma takie, a nie inne kompetencje twarde, o tym mówiliśmy podczas filmu związanego z rekrutacją, który też możesz na naszym kanale zobaczyć i wówczas taka osoba jest cennym członkiem zespołu, a to, że po prostu ma inny styl życia, inny typ osobowości, no to już jest zupełnie inna historia. I tutaj nic nie ma wspólnego nasza osobowość, a właściwie tylko się liczy dobre wychowanie. Dokładnie tak. I to nie jest kwestia naszego, nie wiem, urodzenia się, temperamentu, a po prostu to, co mamy w środku, jeżeli jak reagujemy na rzeczy, które nam nie do końca pasują. Dokładnie. I podsumowując, jest takie ciekawe narzędzie, które się nazywa testem Thomasa Killmana. I ten test pokazuje, w jaki sposób my mamy tendencję do podejścia do konfliktu, w jaki sposób my zarządzamy konfliktem. I jest takich pięć grup ludzi, którzy do konfliktu w określony sposób podchodzą. Pierwsza grupa to są osoby, które uwielbiają rywalizować, więc konflikt jest dla nich no, czymś bardzo atrakcyjnym, czymś, co się pożądanym. Fajnie, że pojawia, pożądanym. Bo coś nawet się dzieje, nareszcie. Dokładnie coś się dzieje. Tak. Druga grupa ludzi to są osoby, które będą zdecydowanie unikały konfliktu. Czyli kiedy będą widziały punkty zapalne, będą raczkiem wycofywały się z tej danej sytuacji. Będą mówiły, wiesz co, ja tam nie wiem, jak ty tam uważasz, ja się nie wtrącam, to nie moja sprawa. Tak, będą tego unikać, to nie znaczy, że nie będą myśleć o tym, tylko absolutnie po prostu nie będą o tym mówić. Absolutnie. Trzecia grupa ludzi to są osoby, które natychmiast dążą do kompromisu. To są osoby, które mówią, dobra, co możemy zrobić, żeby się dogadać? Żeby była dobra atmosfera, bo to jest paliwo do tego, żebym był wydajny, żebym pracował, żebym był zaangażowany. Czwarta grupa osób to są osoby, które bardzo szybko przystosowują się do sytuacji, które wynikają z konfliktu, które mówią, okej, wy załatwcie tą sprawę, a ja się dostosuję. Tak, mi cokolwiek wymyślicie, to ja jakby tutaj przystosuję się do tej sytuacji, to będzie okej. I piąta grupa osób, które mają takie konkretne zachowania w sytuacji konfliktowej, to są osoby, które od razu idą na współpracę. Czyli okej. Mamy sprawę do załatwienia, podobnie jak w kompromisie poszukajmy rozwiązania, one od razu mówią, dobrze, co mogę dla Ciebie zrobić, co mogę dla Ciebie zrobić, jak rozwiązać tą sytuację. Tak, to są osoby, które też lubią i potrafią rozmawiać i przede wszystkim słuchać, bo wiedzą, na czym polega po prostu dobra współpraca.
Tak, dlatego warto mieć świadomość tego, że każdy z nas jest inny i że różnie podchodzimy do konfliktu. Niektórzy rywalizują, unikają, idą na kompromis, przystosowują się albo po prostu chcą współpracować. My tak samo mamy. Ważne jest, żeby w sytuacjach konfliktowych po prostu przestać się bać, mówić o tym, co nam na sercu leży, bo takim kluczem do przetrwania w konflikcie jest po prostu opanowanie strachu. Tak, dzisiaj przeżyliśmy coś takiego, bo po prostu dzisiaj mieliśmy konflikt biznesowo-rodzinny i nie chodziło o cel, bo cel jest jakiś tam jeden, tylko droga dojścia do niego. Więc Ania chce szybciej, więcej, a ja mówię mniej, ale bardziej w sposób przemyślany, wolniej, bo wtedy będzie lepiej, ona mówi jak i tak dalej. Więc był dzisiaj konflikt, który zażegnaliśmy przed nagraniem tego odcinka. Kiedyś... Uważaj, jakie materiały przygotowujesz do nagrania. Tak, i kiedyś trwałoby to 2 dni, dzisiaj trwało około 20 minut, tak myślę. Daliśmy sobie czas, kilka minut po razie, tak. Ania patelnią, ja meczetą i było dobrze. W każdym razie daliśmy sobie tą chwilę na samodzielne myślenie. Przyszliśmy z troszeczkę innymi emocjami. Ty powiedziałaś, co jest dla ciebie ważne, ja powiedziałem, co jest dla mnie ważne, jaka ta droga. No i zobaczymy, zobaczymy. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby właśnie w sytuacjach, kiedy czujesz, że idzie do konfliktu, że ta droga do konfliktu jest bliska, po prostu przestać się bać i nazywać rzeczy po imieniu. Bo jeżeli będziemy zakopywać głęboko pod ziemię, chować pod dywan, no to te konflikty będą po prostu narastały i będzie coraz trudniej, a strach niestety nie sprzyja działaniu. Dlatego warto rzeczywiście tutaj troszeczkę do konfliktu podejść z większą odwagą i nie bać się go. Po burzy przechodzi słońce. Dobrze, jeżeli już tak dużo powiedzieliśmy, to może napisz, podziel się z nami, jak jest u ciebie, jak sobie z tym radzisz, z konfliktami w pracy, w biznesie, w domu, wśród przyjaciół, bo to jest ważne, umiejętność zażegnywania po prostu konfliktom. Tak, podziel się proszę w komentarzu, koniecznie subskrybuj nasz kanał na YouTubie i zapraszamy Cię bardzo gorąco na www.dna-biznesu.pl. To jest projekt, który jesienią bardzo dużo wiedzy i kompetencji będzie dawał. Zapisz się tam koniecznie na newsletter, ponieważ sukcesywnie dostaniesz informacje o tych naszych firmach, które pojawiają się w każdy wtorek o godzinie 18 na naszym kanale na YouTubie. Bądź z nami. Bądź z nami.